Dzisiaj w Kępnie rozpoczyna się 8. mikołajkowy turniej piłki ręcznej dziewcząt. W imprezie weźmie udział 36 zespołów, które rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych. O wysokim poziomie turnieju może świadczyć fakt, iż w roczniku 2000 i młodszym wystąpią aż 4 drużyny z tegorocznego finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w tym jego zdobywca, więc gospodarz KKS Polonia Kępno. W każdym roczniku jest naprawdę wysoki będzie poziom, bo przyjeżdżają fajne drużyny, które liczą się w Polsce. No było zainteresowanie duże na ten turniej nasz. No cieszymy się, że jest 12 zespołów w roczniku, 13 przepraszam, w 2000, w 9-7 jest 8 zespołów, w 2003 w tym najmniejszym, w najmłodszym roczniku jest aż 10 zespołów i naprawdę przyjeżdżają drużyny, które liczą się w Polsce, jak chodzi o szkolenie piłki ręcznej. I fajnie, że spotkamy się w jednym miejscu i możemy zobaczyć, w jakim miejscu my jesteśmy, w jakim miejscu oni są. I to i o to chodzi w tych wszystkich turniejach towarzyskich, tak? Żeby się sprawdzać, żeby grać na najwyższym poziomie z jak najlepszym przeciwnikiem. Niemniej emocjonująca zapowiada się także walka wśród najmłodszych szczypiornistek. Turniej ten to pierwsze oficjalne zawody dla dziewcząt z rocznika 2003 i młodszych. Tak, jest to pierwszy turniej dla tego rocznika, w ogóle jest to pierwszy organizowany turniej w tym roczniku w Polsce. Dlatego wszyscy są ciekawi, jak w ogóle na jakim poziomie będą prezentowały się drużyny i cieszymy się, że w ogóle możemy się sprawdzić na tle zespołów z Polski. Myślisz, że to jeszcze zabawa, czy to już takie prawdziwe pierwsze zawody dla tych dziewcząt? No na pewno to są pierwsze prawdziwe zawody, ale też nie stawiamy na jakiś wynik. Najpierw chcemy zobaczyć w ogóle, żeby dziewczyny się przekonały, jak to jest grać w turnieju, jak wyglądają takie zawody. Pierwsze przetarcie, a na wyniki przyjdzie jeszcze czas. Trzecia kategoria to zawodniczki rocznika 1997 i młodsze, do której swoje zgłoszenia przysłało 8 drużyn. Organizatorem turnieju jest KKS Polonia Kępno. Zawody rozgrywane będą w trzech halach sportowych Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Kępnie. Na kępińskim mikołajkowym turnieju zobaczymy takie drużyny jak Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie, Drwęca Nowy Lubicz, Tor Dobrzeń Wielki, Zagłębie Lubin, MOS Mtychy, Bellator Ryjewo, Kaper Jelenią Górę, kadry województwa dolnośląskiego, województwa świętokrzyskiego, Bukowie Buk, handbal Wrocław, gimnazjum Koszalin, kadry Dolnego Śląska, koronę handbal Kielce i Purpur Żarów.